Janeczko, z tej strony Tytuś. Dzisiaj mamy wielki powrót do mojej kuchni, ponieważ dzisiaj będzie przyrządzone spaghetti. Nie wiem, czy bolognese, szczerze. Mam to gdzieś. Jakieś spaghetti wyjdzie, takie będzie. Tak, Tytuś 2020. I co? Co nam będzie potrzebne do spaghetti? Szczypce. Oj. Czajnik, żeby ugotować makaron. Szczerze, to już nawet nie chce mi się firmy zaklejać. I tak pewnie mnie nie będą chcieli już puścić ani kupić żadnych z tych przedmiotów. Taka tak zwana antyreklama. Potrzebny nam będzie szer. Niestety posiadam tylko w formie półtopionej, czy coś takiego. Ketchup. Parówka. Niestety nie mam mielonego mięsa jako pulpety, czy jak to tam się dodaje. No oczywiście widelec. Oczywiście nie jest nowy, zarysowany, żeby nie było mnie widać. No i oczywiście talerz, nie? Żeby do czegoś ten. Oczywiście spaghetti jemy tylko w takich talerzach. Proszę Państwa. Jak się je w płaskich talerzach, to się ma pecha przez 10 lat. Tak jest, nie zmyślam. No i co? Od czego by tu zacząć? No może od ugotowania makaronu. Ale najpierw trzeba otworzyć ten makaron. Jakoś fajnie, nie? O, widzicie? Ja nie otworzę makaronu. No co wy? Pachnie niczym. No nic, zdarza się. Makaron słabego tego. Słabej jakości. Dobrze, wciągamy makaron. Ja oczywiście nie mogę zbytnio tego dużo makaronu brać, bo budżet, wiadomo o co chodzi. Oj, może trochę jeszcze. Ła! Kto mi lata? Widać tylko po cieniu w ogóle. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale kadr teraz zmieniony. Generalnie. O, tyle będzie makaronu. Bo było generalnie przemeblowanie i ta półka poszła na tą stronę, dlatego teraz jest mój cień. Bo się odbijam w świetle, a tam pod szafkami miałem ten lampkę, czy to tak powiem, takie neony, czy coś takiego może powiedzieć, nie? Więc no. Wiecie co? Przyda się nóż. Nóż, tak, nóż. Przyda się generalnie nóż. Trochę jest po serze, ale to nic. Bynajmniej nie będzie widać. O ciul. Dobra, nieważne. Sam złamię ten makaron w pół. Uwaga, jak łamać, jak szykować makaron do sadzenia przed czajnikiem? O! Proszę, mamy makaron gotowy, żeby wsadzić do czajnika. Czajnik oczywiście będzie poza kadrem. Znaczy jest lekko w kadrze, ale nie chcę, żeby znowu miło twarzy widać, ani mnie. Wiecie, o co chodzi. Anonimowość, tym podobne, więc wsadzę do czajnika. Ojojoj, mama mnie zabija. Znaczy, tak, tu mój czajnik, spokojnie. Nic mi się nie stanie. Głupi makaron. Może. Ciekawe, jak ja go wyciągnę. Uwaga. Proces sadzenia makaronu do czajnika. No i co, odpalamy. Ja zrobię oczywiście cięcie, żebyście nie musieli czekać. Więc no, ja sobie odpalę. Kurna, odpalę. I lecimy, tak, ja zrobię cięcie w sumie. Albo w sumie można już przygotować dodatki do spaghetti. Chociaż nie, bo mnie nie będzie słychać. Chyba. Dobra, ciu, cięcie zrobię. Widzimy się za momencik. Dobrze, już jestem. Generalnie obawiam się, że stan makaronu w czajniku, znaczy, że dawanie makaronu w czajniku to jest bardzo zupełnie. Dlaczego? Dlatego, że tuż przed ostatecznym wyłączeniem się czajnika zaczęła piana lecieć generalnie. Ja już ją widziałem, żeby wylatywała, więc musiałem ręcznie wyciągnąć. Miejmy nadzieję, że makaron jest cały i czajnik też, bo mnie zabije. A wtedy będę musiał szukać nowego domu. Otwieram szczypcami, żeby nie było. Uwaga, udało się? Tak! Udało się! Ugotowaliśmy makaron w czajniku. Teraz jest problem, bo tak. Żeby
makaron wydostać, mam szczypce, tak, ale nie zdobędę całego makaronu z wody, bym musiał wylać wodę najpierw, żeby później szczelnika wyleć makaron do tego. A sitko do makaronu tak jakby zgubiłem. Takie sitko, takie plastikowe gówno, gdzie się daje makaron, z garnka się leje i po prostu makaron w całym tym zostaje, nie? A ma woda się odlewa, takie sitko. Generalnie jest problem, bo ja nie wiem, gdzie to jest. To znaczy tylko jedno. Ja mam problem. Duszy. Dobrze, idę się spytać mojej kochanej mamity, więc za dwu, kurna. Nie gadam z nikim. Znowu cięcie. Dobrze, już jesteśmy. Mamy makaron w sitku i powiem wam, no w miarę wyszło, nie? Wiecie, o co chodzi. Nie no, tak szczerze, to nie spodziewałem się w ogóle takiego... takiego efektu. Sieno. Mamy makaron. No to wiadomo, wsypujemy, nie? No, co to jest? Kurna, wybaczcie. Nie powinienem łapskami go dotykać. Użyłem do tego specjalnych szczypcy. Tak szczerze, to nie wiem, co to jest. Zanim ja to wyciągnę do potrwa wieczność. Co to jest? Ja wiecie co? O! Mamy go. No to generalnie kozak. Kamienie w czajniku były myte. Rozumiesz, że chyba ma kapoka mnie odwiedził. Dobra, nieważne. Póki jest, kurna, tu też jest. Przykre. Dobra, ciul. Makaron jest? Jest. No to teraz tak. Jeżeli chcemy, jeżeli nie macie klopsików, czy tam mielonych, to zawsze możecie zrobić zastępstwo. Bierzecie taką parówkę, oczywiście nie ze sklepu, tylko od Menela z ulic. Wiecie czemu? Bo oni mają generalnie najlepsze parówki, gdyż iż sprzedają na sztukę. Więc nie zmarnowałem pieniędzy. Nie zmarnowałem pieniędzy na parówkę. I... no i co? Kupiłem ją w jedną sztuce, więc no. Kroimy parówkę. Oj, powinno być widać, jak kroję. Tak. Kroimy parówkę. Proszę, parówka ukrojone. Mamy parówkę, może też odłożę na bok, żeby nie było... O, sitko też odłożę na bok. Generalnie chciałbym podziękować mojej mamicie, że dała mi sitko, znaczy znalazła sitko. Bo generalnie jak ja coś próbuję znaleźć, to mi nic nie wychodzi. Jak moja mama przychodzi, to wiadomo, wszystko znajduje, więc no... Tak jest też z moim mózgiem czasami, ale to mniejsza szczegół. Dobrze, teraz nabieramy parówki. Ja to niestety nie mam deski, więc muszę przełożyć tego. O. Mam już jeszcze ten. Teraz przydałby się ser. No to bieramy ser. O, ja mam tarkę, ty. Ura. Możecie użyć tarki. Tarki jak tarka. Otwieracie ten ser. Biedny serek. A mógł pójść do kanapki? No nic. Pójdzie na spaghetti, którego nie jest, znaczy zjemy, ale no. Dobrze, teraz... Jak się kurna korzysta z tarki? Nie wiem. Może zrobię tak. Złożę ser w pół, czy w kosteczkę. Żeby sobie łap nie pociąć, no nie? Rób.
Chyba tak. Kurna. Ciul. Tarkan jest tu do niczego z serem półtopionym. Po prostu oderwijcie kawałki i wrzućcie do szpagetti. Bo to nie... Ser mi się złamał. O kurna. Dobrze. O, o. No, zawinąłem w kostkę i dreniumem. O, dobra. O, o, oj, o. Dobrze, mamy już prawie wszystko gotowe. No to może by było keczup powiedzieć, że można wlać, no nie? A, otóż nie tym razem byczki. Teraz lejemy magii. Zapomniałem o tym powiedzieć, że magii będzie nam potrzebne. Dlaczego? Bo magii jest niby do wszystkich potraw, no nie? A skoro magii jest do wszystkich potraw, to i do spaghetti też. Powinno dodać smaku, no nie? Więc odkręcamy. O, ja mam zapach magii. Tylko jak to lać? Myjemy magii. Na spokojnie powiedziałem. Chciałem powiedzieć, to znaczy. Dobrze. Mamy magii. Może talerz bardziej. Dobra, magii możemy odstawić. Magii, o, tu bardziej przesunę talerz, dobrze. O, ale mi jadą łapska. No dobrze. No i teraz potrzebny nam ketchup, no nie? O, nie lubię zapachu ketchupu. Kurwa, mamy spaghetti. Jeszcze możemy jeszcze dodać jakąś ozdobę. Typu... czemu tu jakieś liście? Kurna, nie ma liści. Ale Lipton. O, jest tu jakiś liść. Kurna, sztuczny, bo sztuczny, ale będzie dla ozdoby. O. Tada! I tak robimy spaghetti. Kurna... Muszę wymyślić nazwę. Dobrze, ja nie wymyślę nazwy, więc możecie dać nazwę w komentarzach. I możecie też zaproponować inne propozycje. Jakie tego potrawy zrobić, albo jaki poradnik nagrać. Bo mogę nagrywać nie tylko z kuchni, ale mogę na przykład nagrać coś z dworu, z domu. Kurna... Nie wiem, czy tego. Z psychiatryka też. Mam tam akurat specjalne wejściówki. Wiecie, o co chodzi. Dobrze, to na dziś tyle. Ja się z wami żegnam. Było miło. Ale się skończyło. I no, widzimy się w kolejnym odcinku, jeżeli dacie jakieś propozycje. Yo.